Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję bardzo wszystkim posłom i posłankom, a także wszystkim osobom, które pozostały z nami na galerii. Dziękuję bardzo, że jeszcze tu z nami jesteście. Dziękuję szczególnie tej lewej, środkowej stronie za wszystkie merytoryczne, spokojne głosy w tej debacie i dyskusji, bo takiej debaty i dyskusji dzisiaj bardzo nam brakowało. Po raz pierwszy ta debata naprawdę się tutaj odbyła. Ale skupię się na chwilę na prawej stronie, szczególnie te ostatnie godziny. To symptomatyczne, że kiedy rano stanowiska do ustaw zarówno wnioskodawczynie, jak i posłanki, bo to były dzisiaj głównie kobiety, które prezentowały te stanowiska klubów, to te emocje były niższe, rozmowa była bardziej merytoryczna, ale w tej rozmowie i w tej debacie były także kobiety. A potem te kobiety po prostu wymazano z tej mównicy w momencie, w którym na mównicę weszła prawa strona sceny politycznej. Słyszeliśmy tutaj z waszej strony wzniosłe hasła o ochronie zarodków, o łonie, o darze, o jajeczkach, o płodzie, o świętych. Odbyła się także licytacja na to, kto z posłów ile ma dzieci. Kłamaliście też o tym, że projekt jest niezgodny z konstytucją. I tylko, zgodnie z moimi porannymi przewidywaniami, kobiet w waszych wypowiedziach zabrakło. Jak zawsze. Więc fakty, a nie mity. Polska konstytucja, na którą tak często się tutaj dzisiaj panowie i panie powoływaliście, nigdzie nie zakazuje liberalizacji prawa aborcyjnego i nie stoi na przeszkodzie do przyjęcia ustawy, która przyznaje dostęp do aborcji i która reguluje prawo aborcyjne. Kiedy przyjmowano tą konstytucję, to celowo i dobrze pan o tym wie, nie wpisano tam nic na ten temat, żeby zostawić tę decyzję ustawodawcy. I po to tu dzisiaj jesteśmy, żeby o tym debatować. Lewica mówi do 12 tygodnia bez podawania przyczyny, ale mówimy też o późniejszym terminie. Prosiłabym koleżanki i kolegów z trzeciej drogi o to, żeby nie manipulować. Już dzisiaj ciążę przerwać można do końca ciąży, jeśli jest zagrożenie zdrowia i życia, albo czy życia matki. Czasami w przypadku wad embriopatologicznych takie zagrożenie też występuje i też jest to przesłanka, która powinna zadziałać i powinna dać kobiecie dostęp do aborcji, bo dostęp do aborcji jest gwarantowany w Konstytucji. To jest dostęp do ochrony zdrowia. Aborcja jest zwykłym zabiegiem, nawet nie zawsze zabiegiem, ale o tym opowiem za chwilę, bo kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak aborcja dzisiaj wygląda, to nie jest to już zabieg. Jest to zwykłe świadczenie medyczne i kobiety jako obywatelki mają do niego po prostu prawo, a państwo musi zrobić wszystko, żeby tego prawa po prostu przestrzegać. To jest kwestia po prostu ochrony zdrowia i dostępu do podstawowych, gwarantowanych świadczeń medycznych. Z prawnej ochrony życia, która jest w Konstytucji, o której tyle mówiliście, a przypominam, że nie ma w Konstytucji zapisu o ochronie życia od poczęcia, nie wynika więc zakaz aborcji, do którego chcecie doprowadzić, albo który wprowadziliście, albo tego stanu faktycznego, który chcieliście podtrzymać. W Konstytucji jest jednak dużo o prawach kobiet, które w rzeczywistości notorycznie państwo pod waszymi rządami łamało. Jeśli wasze sumienie i wasza religia nie pozwalają wam robić aborcji, to nie róbcie ich. Nikt was do tego nie zmusza. To jest naprawdę, panie pośle, takie proste. Wasze poglądy wynikają właściwie chyba tylko, tak sobie teraz myślę, z władzy nad kobietami, a nie ze szczerej troski o życie. I martwię się, panie pośle, że ta inspiracja do posiadania tej władzy pochodzi prosto z Kremla. I mamy na to już bardzo wiele dowodów. I taka jest prawda. Kwintesencją waszej fałszywej troski są zmanipulowane obrazki płodów, wzniosłe grafiki na koszulkach, które nosił w tej sali wasz niedorzecznik praw dziecka. Uciekła z sali posłanka, która pytała, gdzie jest rzeczniczka praw dziecka. Ta rzeczniczka praw dziecka, która zawsze stoi po stronie dzieci, naprawdę pracuje. Ale to, co została w biurze rzecznika praw dziecka, nadaje się na odrębną debatę i mam nadzieję, że ta debata się tutaj dzisiaj odbędzie. Jak sobie myślę z pozycji posłanki, która pracowała, będąc posłanką opozycji w Komisji Polityki Społecznej, to wasza prorodzinna i prokobieca i prolajfowa polityka to są tak naprawdę przeludnione DPS-y, to jest 1200 dzieci,
czekających na adopcję, bo rozwaliliście pieczę zastępczą i nic, ale to nic w tej sprawie nie zmieniliście, a my musimy ten bałagan po was posprzątać? To są zamykane porodówki, o których mówił tutaj mój kolega poseł. To są przede wszystkim dzieci, matki i ojcowie, dzieci z niepełnosprawnościami, pozostawione przez lata bez żadnego wsparcia. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że chociaż politycy, także ci, którzy siedzą na tej sali, trwają w naiwnym przekonaniu, że kobiety czekają na naszą zgodę i waszą zgodę, żeby aborcja w Polsce mogła się zacząć, wtedy, kiedy my za nią zagłosujemy, a może prezydent Andrzej Duda ją podpisze, to one dzieją się po prostu każdego dnia. Dzieją się teraz, kiedy siedzimy tutaj na tej sali, bo w wielu miejscach w Polsce kobiety po prostu właśnie zażywają dokładnie te tabletki. Bo aborcja w Polsce jest dla kobiety legalna. Kobieta ma prawo samodzielnie za pomocą tych tabletek po prostu przerwać ciążę. Albo wyjeżdżają właśnie do Holandii, gdzie czeka na nie miły personel, który już mówi po polsku. Tak wiele Polek tam przyjeżdża. Personel, który traktuje je po prostu podmiotowo. Czeka je krótki i bezbolesny zabieg. Bo aborcja to interwencja medyczna, bezpieczna i najczęściej wykonywana w ginekologii procedura. Aborcja to problem systemowy, a nie indywidualny czy moralny. To kwestia zdrowia publicznego, a nie żadna kontrowersyjna sprawa, czy też ideologia, czy też światopogląd. W dostępie do aborcji nie chodzi o poglądy posłów czy posłanek, nie chodzi o wasze sumienie, ale o budowanie takiego systemu, który da kobietom wybór i da im realne wsparcie. I da im dostęp do aborcji, który jest rzeczywiście realny i zgodny z najnowszą wiedzą medyczną. I panie pośle, moje doświadczenie pokazuje, że aborcje robią kobiety, które w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich głosują i na lewicę, i na platformę, i na trzecią drogę, i na Konfederację, i chyba pana nie zaskoczę, także na Prawo i Sprawiedliwość. Takie słynne badanie z CBOS-u z 2013 roku pokazuje, że katoliczki też przerywają ciążę. I te kobiety, które chodzą regularnie do kościoła. Po każdej ze stron są osoby, są kobiety, które mogą po prostu potrzebować aborcji. Pan nie chce mówić o kobietach, pan chce się skupić na płodach. Ja wiem, że to jest bardzo niewygodne. To być może faktycznie poruszy w końcu pana sumienie i kiedyś zastanowi się pan nad tym, że nie ma znaczenia, z której strony sali siedzi się dzisiaj tutaj na tej sali. Bo każda kobieta, żona każdego męża, córka każdego ojca może kiedyś z różnych powodów potrzebować aborcji. I to powinna być jej i tylko jej decyzja. Nie moja, nie pana, nie prezydenta, nie żadnego marszałka. Dzisiaj działaczki z Aborcji Bez Granic siedzące na galerii przysłuchują się tej debacie o aborcję. My tu rozmawiamy, a dziewczyny na górze siedzą, odpowiadają na konkretne pytania i wiem, że chyba odbierają telefony. Te pytania to skąd wziąć tabletki, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo, ile to będzie trwało, czy mogę wziąć przeciwbólowe leki, kiedy po aborcji mogę wrócić do pracy, czy mogę karmić piersią przyjmując tabletki, czy może być ze mną mój mąż, czy może być ze mną moja przyjaciółka. To są te najczęstsze pytania, jakie padają. Chcemy wam, dziewczyny, przypomnieć, że leki do aborcji farmakologicznej to jest bezpieczna metoda, rekomendowana przez WHO do co najmniej 12 tygodnia do użycia samodzielnie w domu i tych aborcji do 12 tygodnia jest najwięcej, 95%. Te ciąże przerywa się w domu dokładnie w ten sposób. Każdego dnia co najmniej 100-130 kobiet zażywa te tabletki, żeby przerwać ciążę. Instrukcja, jak przerwać ciążę, zostanie umieszczona za chwilę na mojej stronie na Facebooku, na mojej stronie na Instagramie, a także na Twitterze. Po to, żebyście do czasu, kiedy nie zmienimy tego barbarzyńskiego prawa, wiedziały, jak możecie tą ciążę przerwać bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.